Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do obejrzenia 11 odcinka z gry Battlefield 1, w którym rozpoczniemy czwartą opowieść. Tym razem głównym bohaterem będzie Frederick Bishop i będziemy szturmować plażę Gallipoli pod ogniem dział najliczniejszej zgromadzonej dotąd floty. Przybyliśmy tu z całego świata. Nieświadomi, aroganccy, mężni. Wojna miała być dla nas sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą, podczas której każdy będzie mógł sięgnąć po chwałę. Zamiast przygody czekała na nas przerażająca rzeczywistość, a jedynym wspólnym mianownikiem była śmierć. Jak widzicie, ta opowieść jest podzielona na trzy rozdziały, a więc zacznijmy od pierwszego. Będziemy musieli poprowadzić atak na plażę. Tym razem wiosna 1915 roku. Imperium Brytyjskie zamierza otworzyć nowy front wojny. Powstają plany bezprecedensowej morskiej inwazji na państwo osmańskie. Pod względem liczebności atakująca flota nie ma sobie równych w historii. Zgromadzone okręty transportują ponad 500 000 żołnierzy pochodzących z różnych krajów. Otrzymane przez nich rozkazy zejść na ląd i maszerować na Konstantynopol. Dzień pierwszy. Na przylądku Hells parowiec River Clyde zostaje wykorzystany w charakterze konia trojańskiego. Po celowym umieszczeniu go na płciźnie, na ląd z jego pokładu schodzi kilka batalionów orleanckich żołnierzy. I tak dalej, i tak dalej. No i przed nami dzień drugi, który będziemy mieli okazję rozegrać. A to jest właśnie nasz Bishop, główny bohater tej opowieści. Frederick Bishop? O Boże. Hej, jesteś Frederick Bishop? Nie, Bishop nie żyje. Ale czy to nie twoje zdjęcie? No to wygląda. Jack Foster. Ty, twój nowy podopieczny. Nieprawda. Musisz zabrać tego dzieciaka. Mowy nie ma. Przyjechał tu, bo chciał ciebie poznać. Frederika Bishopa, dumę Australii. Kłamał w sprawie wieku na komisji wojskowej. Chłopak widać, że jest zdeterminowany, tylko nie wiem, czy on sam zdaje sobie sprawę, na co się porywa. Znasz Morsa? Znam. Dobra, chodź za mną! Widać, że jest wyraźnie zafascynowany naszym bohaterem, który jest już doświadczonym żołnierzem. Ale katastrofa! Pierwsza fala była bez szans! Spójrz na ich obronę. Niby jak mamy zdobyć te plaże? Pomogą nam dreadnoughty. Zatkaj uszy, mały. Będzie głośno. Okej, mamy pokierować ogniem dreadnoughtów. Tutaj, w takim razie. Prześlij współrzędne. Pięknie, kurde. Patrzcie, jeszcze nie koniec. Dobra, pora ruszać. Hola, hola, dokąd idziesz? No z tobą. Przygotuj broń. Ja, zostajesz. Ruszycie z dowództwem dopiero jak wystrzelę sygnałową flarę. Tak jest? Tak jest. Uważaj na siebie. Chłopakowi zdecydowanie jeszcze brakuje doświadczenia, to widać. Muszę dotrzeć na plażę. Dobra, no to ruszamy. Przypuść szturm na plażę. Te łodzie są bez szans. Bożeż, kurde. I patrzcie, już na starcie musiało tylu żołnierzy zginąć. Cholera!
Zabezpiecz okopy. No nie jest za ciekawie. Wyeliminujmy tutaj tych przeciwników. Panowie, uważajcie trochę. Tu jeszcze jeden, a nawet dwóch. Dobra. Dalej, chłopaki! Na szczyt! Muszę przede wszystkim strzelać celnie, no bo tutaj to jest taka broń, że po każdym strzale jest takie drobne przeładowanie. Aj, załatwiony. Ale to jeszcze nie wszyscy. Żeż kurde, ależ się dał. Kurde. Panowie, tutaj naprawdę nie ma co się spieszyć. Tam jest jeden koleś jeszcze za działkiem w dodatku. Z tym trzeba będzie uważać. A jakbym był w stanie tędy. Ach, skubany się odwrócił akurat. Ale okej, okay, zdjęty. Tam następnego mamy. Dobra. Póki co przejdźmy dalej. Kurde, muszę uważać. Przeładuj to. Niecelnie, niecelnie. Dobra, teraz się udało. I oby tak dalej. Muszę zająć ten punkt obserwacyjny. Żeż kurde. Ktoś mnie zaskoczył. Dobra, punkt obserwacyjny jest tutaj. Na górze. Przedostaniemy się jakoś tędy. Najwyraźniej. To ruszajmy. Mamy drobne wsparcie ze strony naszych żołnierzy, ale i tak jesteśmy oczywiście w mniejszości. Wróg ma tutaj przewagę liczebną zdecydowanie. Tam jest kurde jeden. Prawie go kurde nie widać. Dobra, załatwiony. Tak jak mówię, czasem warto dłużej przymierzyć, a żeby jednak strzelić celnie. Dobra, za chwilę będę biegł. Jazda, 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 do przodu. W sumie to tutaj się ustawię. Może uda się kogoś ustrzelić stąd. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tutaj stoję akurat. Widzicie sami, ilu ich tu jest. Nie. Wycofaj się szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Przesadziłem. No cóż, mam tutaj naprawdę nauczkę, żeby nie ruszać za bardzo do przodu, dopóki nie wyeliminuję jeszcze pozostałych. Okej, teraz idzie dobrze. Tam jeszcze kurde z oddali strzela. Dobra, z tym sobie poradziłem. Teraz trochę podbiegnę bliżej. Nasz cel to ten punkt obserwacyjny. Pozostało mi już tylko 10 naboi, więc nie poszaleję za bardzo z tą bronią, ale jeszcze ją wykorzystam. Widzicie, jak dużą ma ona moc. Jednym strzałem jest w stanie zabić przeciwnika i to niekoniecznie trzeba strzelać gdzieś tam w głowę. Dobra. Tutaj wyczyszczone, więc możemy biec dalej. I to już będzie ten punkt obserwacyjny, który trzeba za wszelką cenę przejąć. Jeszcze jest jeden. A, przeżył to. Dobrze, stary, dobrze. Okej. To już będzie tutaj. Wezmę sobie jednak broń inną. No i powolutku przejmujemy. Z tej strony jeszcze jeden. Okej. Trzymam się za tym budynkiem, ale muszę jednocześnie eliminować tych wrogów, żeby zacząć to przejmować na poważnie. Żeż kurde, ilu ich tu jeszcze jest? Ten mój sojusznik to już zginął niestety. Dlatego jestem kompletnie otoczony i muszę uważać. Dobra. No, trochę za daleko, żeby
ich tutaj zabić jednym strzałem z tej broni. Ale teraz jest okej. No i dobra, przejmujemy to, bo już wszystkich chyba wyeliminowałem. Nikt nie atakuje. Jest czysto. Co dalej? Pora wystrzelić flarę. No tak, mieliśmy przecież dać znak, że został ten punkt przejęty. To są kurwa żarty! Chodź to, już! Patrz! Przypatrz się, no! Chłopcze, kłamstwem kupiłeś bilet do piekła! Chciałeś, żeby ci postawili pomnik na miejskim placu! Już, mały, wstawaj. Dalej. Dalej, chłopie. Ja tutaj umrę. Nie umrzesz. Australijczyk. Nie można cię zabić. Co? Może i tak. Chyba, że... Jesteś z Zelandii. Nie. Dobrze. Ale po kolei. Masz. No już, wstawaj! Rób to, co ja. Ręka tutaj. W tę stronę. Kolbę oprzyj o ramię. Policzek na kolbie. Nie, o tak. Skieruj tam, gdzie chcesz strzelać. Dobrze. Rozstaw trochę stopy. No, Bishop pełni rolę trochę takiego mentora dla tego młodego żołnierza. Już się bałem, że moi Australijczycy gdzieś przepadli. W czymś pomóc? Ty nie, chłopak. Potrzebowalibyśmy gońca. Serio? Nie. Tak. Nie! Nie zmuszaj go do tego. Trafi na jakąś strzelaninę i zginie. Nie, nie, nie. Dam radę. Nie! Ja to zrobię. Dobra. Zostaniesz ze mną. A ty... Ty sobie pobiegasz. Odbierz meldunek z linii frontu. No, nie wiem, czy tutaj by sobie ten młody poradził. Tam muszę się dostać. Ale po drodze można by było pooznaczać kogoś, o ile w ogóle ktoś tu się jeszcze kręci, tak na widoku. Ale nie widać w tym momencie nikogo. Dobra, ja muszę zmienić już tą broń. Najwyższa pora. Bo już mam tylko 3 naboje, więc nie poszaleję. Dynamit jeszcze. Tutaj bomba pułapka. A to do wyboru jest, tak? Albo i dodatkowo. No dobra, normalnej broni na razie nie mogę zabrać. Ale przejdźmy sobie tędy. Tam jest jeden. Okej. Kolejni po tej stronie. Ale to tam dopiero dalej, chyba z tego co widzę. Wow! Ta gra nam nakazuje rzucić wabik, żeby odwrócić trochę uwagę jednego strzelca, ale... A i akurat, kurde, już nie mam naboi, niestety. Tamten załatwiony. Zabiorę od niego broń, jeśli będzie taka możliwość. Co ty tutaj miałeś? No dobra, to musi na razie wystarczyć. Przejdźmy dalej. W ogóle też zamiast tamtej strzelby by się coś przydało innego, ale póki co idziemy tędy. No tego wabika nie muszę już chyba rzucać, kurde. Przynajmniej na tę chwilę. Tutaj sobie całkiem dobrą drogę wybrałem, żeby wyminąć ich. Okej. Ułożysz, kurde. Ja się zabieram za wymianę broni, a tutaj, kurde, mnie prawie za chwilę zabiją. Dobra, musimy to chwilę tutaj przeczekać. Niestety wybrałem sobie kolejną strzelbę, więc to nie jest dobry pomysł w tym momencie.
Brakuje mi właśnie w tym momencie dobrej broni, którą mógłbym atakować na dystans. Mam nadzieję, że jeszcze coś takiego uda się zlokalizować. Póki co przebijmy się jakoś tędy, trochę obrzeżami. Tutaj się skradać nie zamierzam zdecydowanie, więc będziemy po prostu wchodzić do otwartej wymiany ognia. Muszę się dostać do chyba tego budynku tutaj. A, jest jeszcze jeden. Dobra. Uwaga, kurde, widzicie jak to jest ostrzeliwane tutaj. Muszę chwilkę przeczekać. Jasny gwint. Wszystko zaczyna się chrzanić. Muszę wracać do Whitehalla. Widzicie, w ogóle nie dałem rady nawet tam się dostać, bo jest to tak ostrzeliwane. To była prawdziwie misja samobójcza. Cała droga teraz powrotna do Whitehalla, w którego wciela się, jak pewnie już zauważyliście wcześniej, Jarosław Boberek. Można bez problemu poznać jego głos. Dobra. Tam widziałem, że po tej stronie biegli, więc muszę mieć się na baczności. Ale póki co nie atakują mnie. Z tej strony widzę, dobra. Za chwilę ich, kurde, zaskoczymy. A ty skąd wiedziałeś, że ja tu biegnę za tobą, co? Naprawdę celności świetnej to ta broń nie ma. Brakuje tutaj jakiegoś lepszego celownika. Broń posterunku. Pomóżmy tutaj naszym. To może być dobry plan, że ja tu będę ich ostrzeliwał od tyłu, gdzie nie do końca się tak mnie spodziewają przecież. Jasny gwint. Przeczekaj to chwileczkę. Ach, oni już, kurde, chyba wiedzą, gdzie jestem. Dobra. Panowie, brońcie się tam też. A ten tutaj na mnie czekał, skubany. Dobra, odszukaj Whitehalla. Dawaj broń. Może być. Ale wielu naboi ja tutaj nie mam niestety. O kurde. No to nam się o kurde, co to było? To nam się żołnierz zgliczował, patrzcie. Dziwne to było naprawdę. Whitehall powinien być tutaj. Nieźle. Nieźle, młody. Czegoś się nauczyłeś. Kurwa, mogłeś mnie zabić. Ale nie zabiłem. Nie, kurwa, nie zabiłeś. Dobry strzał. No tak, zobaczyłem go, no i ja... Nasze linie ledwie się trzymają. Tak myślałem. Bishop, powiadom dowództwo, że zaraz ruszamy. Ej, nie martw się. Poradzę sobie z tym. Broń w górę, łeb w dół. Nie wychylaj się. Jasne? Jasne. No dobra, to jeszcze nie koniec w takim razie. Muszę dotrzeć na tyły do dowództwa. A więc znowu, spróbujemy tutaj obrzeżami się przemieszczać, gdzie jesteśmy jeszcze w miarę bezpieczni. Za chwilę powiadomimy dowództwo faktycznie. Bo też zwróćcie uwagę, że tutaj na minimapie mamy pokazane, dokąd jest taki obszar, w którym możemy się poruszyć. Nie możemy go opuszczać. Wtedy się misja zakończy niepowodzeniem. Gdzie się wszyscy podzieli? O, proszę. To przejedziemy się teraz konno. W takim razie. Chociaż kurde, czekajcie, w sumie to faktycznie zerknijmy tutaj do składu uzbrojenia, co my tutaj mamy. Mamy karabin snajperski i chyba wymienię zamiast strzelby tutaj. Okej, myślę, że właśnie przy tych broniach sobie w tym momencie pozostanę. Raczej nie bez powodu twórcy je tutaj akurat zostawili. No i możemy w takim razie ruszać. Dobądź szabli, granat przeciwpancerny i galop, okej. Póki co mam tutaj po prostu wejść, tak?
tutaj rozkaz odwrotu. Do tych, którzy nie słyszeli gońca! Pozycja Ententy utracona! Odwrót w stronę plaży ma osłaniać artyleria! Ostrzela wioskę i forty! Cholera! Foster! Kurde! Lepiej się pospieszmy. Przeklęci Brytole bombardują własne pozycje, żeby osłonić odwrót. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. W takim razie galop i nie zwlekajmy. Ale fajnie, można też, kurde, skorzystać z szabli. Może zobaczmy. Proszę bardzo. Artyleria już? Niech to szlak. No, tutaj już mamy ich. Czekajcie, spróbuję gościa załatwić. Wow, staranowałem go po prostu. Jest kolejny. Bożeż, kurde. No, trochę umknął. Jedziemy, jedziemy, bo to już tutaj. Gdzie jest Whitehall? Whitehall, wieści z tyłu. Później, najpierw nam pomóż. No dobra. Przygotować się, ludzie! To ja w takim razie już tutaj pieszo spróbuję. Fajnie się jeździ konno, ale myślę, że to by było samobójstwo, gdybym miał tutaj właśnie sobie w ten sposób się poruszać cały czas. Nie, myślę, że teraz karabin snajperski się bardziej przyda. Jakim cudem to nie trafiło? O kurde. Jeszcze granat. Jasna, znów atakują! No, teraz w końcu się udało. Skubany się uchylił. Może lepiej na leżąco spróbuję. No bez przesady, skąd oni się już tutaj wzięli tak szybko? Obawiam się, że będzie ciężko to obronić. Jasny gwint, jeszcze kolej z miotaczem. A nie, to jest ten. Dobra, granat go załatwił, chyba. Mam taką nadzieję. Cholera, wszędzie ich pełno! Przetrwać to, bo już, kurde, słyszeliśmy ostatnie natarcie. Może uda się jeszcze wybronić. Dobra. Jeszcze po tej stronie. Kolejnych zdaje się, że słyszę jakoś tutaj. A właśnie. Kubany. Tak, wiejcie! Idźcie do diabła! I o to chodziło. Wycofujemy się. Osłonia nas, ostrzelają wioskę i fort. Ruszamy. Już. Dobra. Ale wysłałem do fortu ludzi. Już po nich. Kto poszedł? Tylko ochotnicy, czyli wiadomo, wszyscy. Pieprzone dzieciaki. No przecież wiesz, jak to jest w tym wieku. Foster. Kurwa. Będziemy po niego pewnie szli. Muszę po niego iść. Idź. Udam, że cię nie widziałem. Nie twoja wina. Moja, moja. Kolejna ofiara na sumień. Idź, idź, masz mało czasu. Tak więc udało się w tym odcinku ukończyć dwa rozdziały. Przed chwilą właśnie zaliczyliśmy rozdział drugi, a przed nami rozdział trzeci, gdzie trzeba będzie odszukać Fostera. Miejmy nadzieję, że uda się to zrobić i że będzie chłopak cały i zdrowy, bo trochę go szkoda. Jeszcze nie ma kompletnie doświadczenia na polu bitwy,
więc Bishop czuje się trochę za niego odpowiedzialny, ale jak to się wszystko zakończy, tego dowiecie się z następnego odcinka. Do usłyszenia!